Witam wszystkich z tej strony Laluśka w kolejnym odcinku Places z Bobami. W tym momencie w odcinku solowym, no tak wyszło jakoś. Gramy sobie Nautilusem na supporcie. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Na linii z Kalistą, ta już się ze mną, że tak powiem, związała. A to będę sobie widziała Orła Cień później. I gramy na Jinx i Zer. Dopiero jesteśmy po wejściu nowego patcha 5.8, w którym, jakże to mój kochany main Jinx, dostała takiego nerfa na ulta, jakiego prawdopodobnie do tej pory jeszcze nie widziałam, odkąd gram w LoL'a, a już trochę gram. I no, postanowiłam sobie zagrać. Wczoraj nie miałam okazji, tak jakoś wyszło, wczoraj cały dzień na supporcie grałam, praktycznie. No to postanowiłam sobie dzisiaj zagrać, normala, dla próby i bardzo, ale to bardzo się zawiodłam. Czemu ten haker mi już cofa? Co on robi? Ale to Vi jest na dżungli. Dobra, nieważne. No i bardzo się zawiodłam, ponieważ teoretycznie mogę stwierdzić, iż moja postać już nie ma ulta. W sensie w lecie tak, jak najbardziej. Ale co by tu taką jinxową zrobić w early, jeżeli... No, przecież nie będę odchodzić na pół mapy na bocie, żeby użyć ulta. Żeby zadać jakiś damage. No raczej jeżeli się bijemy na linii, no to jest praktycznie fight z bliska. Także, no, sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Mam nadzieję, że w następnym patchu jednak Rito się zastanowi trochę nad swoim postępowaniem i daje jakiegoś buffa, bo to jest naprawdę bardzo przykre. Ale pożyjemy, zobaczymy. Jak to będzie, to nie wiem. Kalista, proszę cię, trochę takie careful. Chciałabym to jednak wygrać. Zobaczymy, co to będzie. Zaczęłaś z A. Okej. Na trzecim jakieś takie bardziej większe place'y będą. Zerka, tak. Zerka i pok. Ostatnio zaczęłam częściej trochę grać na supporcie. Szczerze wam powiem, jakiś czas temu jeszcze... nie powiem wam dokładnie jaki, bo naprawdę trudno się określić. Byłam totalnie, że tak powiem, gorzej niż brąz piąty na supporcie, żeby was nie okłamać. Naprawdę bardzo, bardzo tragicznie mi to szło. Nie! Cholera. Dobra, nieważne. Ale postanowiłam w końcu poćwiczyć, no bo jednak na każdej linii trzeba grać, prawda? Tym bardziej, jeżeli chce się wyjść gdzieś wyżej poza ten gold, w którym aktualnie siedzę. No wzięłam się za siebie, poćwiczyłam i szczerze nie wiem, czemu tak narzekałam. I jednocześnie i nie umiałam i nienawidziłam grać na supporcie, ale teraz już jest całkiem, całkiem spoko. Cholera, dobra, misklik, nieważne. Tego nie było. No. Jakimi najczęściej właśnie... nauczyłam się grać w sumie Thresh'em. Thresh mnie nauczył grać, że tak powiem, na supporcie, jeżeli chodzi o postać. No, bardzo przyjemna, wygodna postać, naprawdę. Thresh'ek bardzo fajniutki. No, później zaczęłam tam bardziej, że tak powiem, wybierać, przebierać w tych supportach. A teraz aktualnie, no dlaczego Nautilusem w tym momencie gram? Jest naprawdę świetny... O cholera. Świetną postacią i ma dipsa, bardzo, tak. Nieraz to mi się zdaje, że zadaje na początku w early większego dipsa niż mój AD Carry. Zdarza się tak, czasami. O, właśnie, tak. Tak, ładnie. Bi, nie oszczędzaj się, kobieto. Kobieto. Dobra, nie. Okej. Fajnie, wszystko ładnie, pięknie, tylko nie przesadzajmy, nie? Bo czasami można jednak zrobić za dużo, co nie wyszłoby fajnie. Ale teraz jest okej, tak sądzę. Drake'i, no już idę, idziemy. Chodź, Kalista.
Zwartowałabym w sumie i tak zrobię. Okej. No ja tu trochę przytankowałabym w sumie. Ale dobra, nieważne. Nie to nie, dasz sobie radę. No i pierwszy drake dla nas, ładnie. Minuta, która jest, to jest. Trochę ciężko stwierdzić, mając ikonkę actiona. Ale no. I na razie nie było frostblada, co jest bardzo dziwne. W sumie teoretycznie normalnie. Dobra. Nic nie było, nic nie mówiłam. W sumie teoretycznie, jakbym grała pewnie na innej linii, to mój AD Carry pewnie byłby już frostbladem dawno. Ale no, staram się nie pozwolić jej umrzeć. Na ile mi to wyjdzie, to się okaże. Albo na ile ona mi pozwoli, że tak powiem, bo. No jak będzie jakaś dziwna, nieobliczalna, to też nie wszystko mi się uda zrobić. Ale. Mam nadzieję, że będzie ok. Tylko proszę, czeka lista. Dawaj to. O, dziękuję. Aż, cholerka. Nie. Dobra, ja to przyjmę, żeby nie było. Tak bardzo denerwują mnie te. Cofnij się, kobieta. Nie. Cofnij się, naprawdę, cofnij. Bo ja nie chcę mieć cię na sumieniu, nie? Żeby nie było. O, tak. O, ale zryka prawie padła. I ja chyba zaraz prawie też padnę. O, dziękuję. Ale tu nie o to chodzi, żeby zryfa kusnąć przecież. Cholera, 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 cholera. Nie, źle, źle. Pamiętaj, nie jestem cudotwórcą i nie wszystko zrobię. O, waj. Fajnie by było, jakby się udało jakoś wbić, ale nie dać się zabić. To by było całkiem ciekawe. Aczkolwiek, ale waj już sobie poszła na ich blue, bodajże. A zerka za nią leci. Chciałabym asystę, ale nie wiem, czy mi się to uda zrobić. Ale uda mi się zrobić coś takiego, nie? Tylko, że ta. A, co ja ci poradzę? Chętnie bym ci pomogła, ale nie mam w tym momencie akurat za bardzo jak. No, zaraz zrobię coś głupiego i się na tym skończy, że jeszcze ja padnę. Dobra, przydałoby się dobić szósty i cofnąć. Chyba, że taka lista nie definiuje czegoś takiego. Mam nadzieję jednak, że jest trochę inaczej. Nie, no, nie ma co na siłę lecieć. Zryka. Z czwartym levelem. Cokolwiek ona robiła, nie wiem. Nie mam pojęcia, co robiła, że ma czwarty level. Ganiała się z. Baj. Kalciu, pamiętaj, że nie jestem traszem i raczej cię z oprosy tak nie wyciągnę. Jeżeli będzie jakiś problem. Tak, dokładnie w ten sposób. Albo tak. Tak też można. O, jeszcze Master się tu kampił. You are retard. Normalne, nie, ponieważ. Ale nieważne. Nie no, chciej uratować kogoś, miej dobre zamiary, ale i tak cię zhejtują. Taka liga. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, nie pogadasz z takimi. Przykro. Zdarzy się. No, jeżeli chodzi o to, to szczerze nie polecam goldów. Ale. No niestety muszę. Muszę tutaj niestety pracować. Grać, pracować. O. Mniejsza o większość. No, szczerze, to nie będę jakoś specjalnie się z wami przejmować. Dlatego na dzień dobry zrobię coś takiego, bo to jest naprawdę strasznie irytujący ludzie. Już widać. Więc nieważne. Oni będą hejtować ciebie, pomimo że nie ogarniają sami. Ciekawa ta sprawa.
Dobra, zera jest tutaj, ale nie wiem, gdzie jest X. Chyba się cofnęła. Nie wiem, w sumie. Ja tu masz farmę 65. No, z farmą w sumie masz przewagę. Ale i tak się nie ufam. A dobra. To misklik kolejny. Za bardzo daje się obijać i to ja może trochę zgubić. Nas, w sumie, bo ja tu sama niewiele zrobię. O tak, właśnie o tym mówię. No ktoś by tu zechciał. A dobra, nieważne, przecież nie będę się tu pchać. Ej, to są freekille, jak coś, nie? Ludzie. No, Zyksiu. Noż, cholera. No i masz ją. To on też by się przydał. Zmieść. Uwaj, jeżeli masz ulta i byś wkroczyła. A dobra, widzę, że chyba nie za bardzo. Chociaż, ale blank. Dobra. Zobaczymy, co tu się da zrobić. O! Hakarim już tam jakieś lejsy. Widzę. Ten, co ulti. Nawet asysty nie dostał. Biedactwo. Biedak. Ale... A kupimy sobie mobilitki, bo widzę, że będzie trzeba się trochę z nimi pofatykować. Bardziej skillowo. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Master jakieś tam place chase'y. Razem z brygadą swoją, elitą. Mocnego pierdolnięcia. A niby. No nie mów, że jej nie dobijesz. Cholera. A jeszcze wyjdzie na to, że oni was tam poubijają. No to by nie było zbyt fajne. Ani Worf, tym bardziej. A Warwick się tu gdzieś czai. Jeszcze to szybko. Cholera. Co ja? Czemu ja? Jak ja to zrobię? Ważne. Aha! Dobra, dobra, porozmawiane, nie? Dobra, żegnam. Ej, że waj! Waj, proszę cię, litości. Nie pogadasz. Mnie już i tak nie ma. Teoretycznie. Co jest z tymi ludźmi? Trochę nie ogarniam. Trochę tutaj. Nie no, starać się tu. Jak zwykle mój ADK 1-3. Kto by pomyślał? To było do przewidzenia. Przyzwyczaiłem się szczerze do tego. Szczerze mówiąc. Nie ma co płakać. Nie spać, wstawać, zapierdalać, jak to ktoś powiedział kiedyś. Najpiękniejszy dźwięk. Normalnie muzyka dla moich uszu. An ally has been slain. Oh, enemy double kill. Tym bardziej, że to jest support. To już w ogóle jest bardzo ciekawe. Jeżeli support to robi double, to już... To znaczy, że coś się dzieje. Coś bardzo chyba nie w porządku. 7 do 14. A to co Ward? Jakikolwiek on miał tu sens w tym momencie. Dobra. Trzeba trochę pomyśleć w inny sposób. Ta Zera sama ją ubije zaraz. To nie jest takie. A tam co się? Okej. Okay. Spróbuję ci tam
Nie spróbuję ci tam pomóc, bo nawet nie zdążę tam dojść. Co jest najlepsze. A to w ogóle też jest bardzo ciekawe. Kobieto, kobieto. Proszę cię o spokój. Chciałam stwierdzić, iż w sumie tylko Zix tu gra, ale 2-3. Też niezbyt się ma czym podpisać. Mnie to jakiegoś. Nie, Vayne'a. 1/3 HP. Cokolwiek byś tu próbowała stworzyć, podejrzewam, że może ci to nie wyjść. Ejże, ejże. Aha, okej. Dobra. Nieważne. Nie wiem, czy to miało jakiś sens. Pewnie jeszcze to w ogóle się okazuje, że to... O, nie! O, ładnie. W końcu coś wyszło. Miałem przez chwilę takie wrażenie, że... Cholera. Że... zaczęłam bić tego... klona, ale jednak to nie było tak. A, jeszcze nie mam many. O. No, to by było na tyle. Wesoła sielanka się skończyła. Master z buta wjechał i... Sami widzicie. Taka sytuacja. Co ten master w ogóle? A, 6-3. To też bardzo ciekawie. Nie ma co. No. O, powitalny ult w respie. Tak, też cię kocham bardzo. Widzę, że... Normalnie pajesz do mnie z sympatią. Tak na dzień dobry. Nie musiałaś. LeBlanc. Zix sam tam coś próbuje stworzyć. Ale... O! W końcu jednak się na coś przydałam. Przeliczyłaś się, kobieta, ale ta zreka poczuła się trochę za bardzo bogiem. Wiem, to trochę... No. Nie wyszła na tym. Podejrzewam tak, jak chciała wyjść. A chciała wyjść chyba trochę jednak inaczej. Dawaj to, nie bij, nie. O, dziękuję. Chociaż ten, co kulturalny jeden. I Kalista znowu pociśnie master. A ja znowu nie mam jej jak uratować. Normalne. No, ma jesteś nienormalny jakiś. O, chociaż tak. Shutdown to jakiegoś, zawsze jakiś parę groszy padnie. Trochę golda, nie ma co. Poszłabym w sumie pomordować w tym momencie, ale znając życie, gdzieś tam coś mnie dziabnie i będzie po mnie. Ale spróbuję nie. Spróbuję zrobić tak, żeby tak się nie stało. Moja Kalista 3-6. No niezbyt ciekawe, niezbyt. Vay 1-4, o, też ciekawe. I ją robi solo zerko. To też nie jest normalne. No. A to jednak tamta. A, to w ogóle jeszcze ciekawe było, jeszcze bardziej. Ja nie wiem, po co on się tam pchał. O, Warwick. Mój przyjaciel. Czekaj. Plum. Plum. Idziemy dalej. Z tym znudzonym wędrowcem. Kotwica tak bardzo. Master tam was on porobi. Podejrzewam. Będzie bardzo ciekawy. O, nie, albo nie. Tak. No ale słuchaj, tutaj jest cała elita. No jakże nie, jakby nie patrzeć. I zaraz nie będzie tutaj mnie. Żeby nie było. Więc trochę będzie... Nie mów. Dobra, Mordzika sobie. I te wspaniałe autoataki z tak zrąbistą prędkością, normalnie Need for Speed Underground. Cześć, dzień dobry. Ale jakby tu ktoś pomógł.
Żebym się nie obraziła. Pinguję cię. Ja coś robię. A wy nic. To jest takie trochę not friendly. Nie fajnie. Tak się nie chcą z wami bawić. O, no róbcie tego Drake'a. Rób Drake'a. Koleś, tam idź. Ja tutaj popilnuję. Ja tu jestem normalnie z elity. Jak i pierdolę, to ją trochę zaboli. Się schowa dziewczynka. Więc Kalista, koleżanko, jak się bawimy, to się bawimy sprawiedliwie i razem. Proszę panią, tutaj nie ma tareta. Ja ci tu w tym momencie nie za wiele zrobię. Znaczy jest taret. O to chodzi. Jakby go nie było, to chętnie, ale... I teraz chciałabym ją zultować i tobie ją pocisła, ale po raz kolejny nie mam pojęcia, który to klan. O. Jak widać, to jest klan. Trochę już za późno. Ale za dużo ich. Ty tak? No to ja też. Nie będziesz cwana, bardziej cwana od Nautilusa. Bo Nautilus jest tylko jeden. I Nautilus jak się zdenerwuje, to będzie nie fajnie. Daj to. Ja ci mogę ją zultować. A czy to będzie... O, o, o! O, proszę! Bardzo ładnie! Aż będę kulturalna i napiszę good job, my friend. Dlatego place normalnie. Place tu lecie. O, cholera! Ale to. No, i to ja rozumiem. Bo zaczęli coś nadrabiać, zaczęli się coś ogarniać. Poniacz. Wkraczę do akcji. Proszę. Serio? Ojej, Warwick. Dobra. Maluszka też już leci. Mam pomóc. Chyba mi nie wyszło. Ale... O. A jednak wyszło, mam asystę. O. Nie tak jak powinno, ale liczy się. Nieważne, jak to się mówi. Never mind. Nieważne. Dokładnie. Będę dawała tak głównie robić, albo i nie. Trzeba się cofnąć. Zix na pół chłopie na bocie, ale co tam? No, mógłbyś w sumie chłopie wziąć tego tereta, ale... Nie byłabym taka pewna, czy cię tam nikt nie zje. Dobra. Kupimy tak. Nie no, muszę kupić te podki na menę, bo... Trochę jednak za szybko się z niej wypykuje. To zrobimy tak. Tego dźwięku tutaj nie mam. Ja z góry sorry, jeżeli za dużo gadam, ale tak po prostu mam już, nie? Musicie się chyba do tego przyzwyczaić. Ale ja już tak po prostu mam. Lubię dużo gadać. Nieraz od rzeczy, nieraz coś z sensem na temat powiem. Zdarza się. O, wow, ładnie. No i to mi się podoba. W końcu jakaś reaktywacja. No, wracając do tematu. Że tak gadam. Tak. Ja już tak po prostu mam. Oj, Zix. Dobra, nieważne. Przecież cię za to nie będę karać. Ale następnym razem mógłbyś trochę... O. No, tutaj coś powiem, tam coś powiem. Tu coś na temat, tu coś od rzeczy, tu coś sensownego, tu się pośmieję, tutaj coś dopowiem. Taka, po prostu taka laluśka, taka już jestem. Może będziecie mieli okazję mnie poznać lepiej, może nie. Zobaczymy. Czas pokaże. Ale jeżeli tak, to zachęcam.
Zapraszam w każdym razie. Co tu dużo mówić? Powiem tak. Nikogo nie neguję, to na pewno. Jeżeli ktoś chce się zawsze poznać, czy coś wspólnie, jakiś odcinek, czy coś, to no, zawsze bardzo chętnie. Ale, ojejku, a ja się chyba zepsułam to. Trochę. Trochę nawet bardzo. No, to sobie zrobimy tak. Jednak nie zrobimy tak. Ło, dzięki, stara. Oj, nie w tą stronę. Tak jest. To mi się podoba. To rozumiem. I takie place'y, to ja rozumiem. Dobra, ej. Ziomeczki. Będę kulturalna. I podziękuję jej. Dobra, tu mamy. Co tu bardzo najbardziej bije? 12-8. Nie no, zrobimy jednak w dalszym ciągu armory. A, muszę się pożegnać z spotkami, papa. Bo niestety trzeba robić trochę jednak. Się ogarnąć, ale nie to. Pudło, co ja robię. Tak, zakręcona też trochę jestem. Dzisiaj to jest zwłaszcza. Taki dzień. O, idziemy. Idziemy, hej ho, hej ho. Na Drake'a by się szło. Dobra, sielanka jest tam. Happy Tree Friends nam idzie. Warwick, ten co, po prostu mistrz. Dobra, koleś. Wara stąd. Dziękuję za wysłuchanie mojej, jakże, prośby. W sumie to nie prośba, tylko groźba bardziej była, no bo takie ostrzeżenie. No, macie trochę lejsy czejsy. Tak, ja być nautil, ja pomagam. Nie Warwick, nie będziemy bić Warwicka. Przyjaciele moi drodzy. Nie bijemy Warwicka. Żeby to było wszystkim jasne. Warwicka się nie bije. Ojejku, o Jezus, o matko. A, o. Ten co nam się rozhulał. Cholera. Tak jest. Tylko żebyś tam. To ja cię już chyba tu. O. Sama porobię. Warwick, że powiadasz. W sumie jakbym ci dała tego. Zostaw go w trybie natychmiastowym. Ja ci to przysięgam. O. Dobra, ale ja w tym momencie też mam problem. No, come on, chodź ktoś. W sumie ja nie mam aż takiego problemu, bo ja to jestem jednak ja. Krowiasty Nautilus. Ten co flash. Szalony. W sumie. Dobra, ja Nautilia pomagam. Tylko, że ja nie mieć many, nie? I to trochę boleć. Spocz, idziom. Nie no, to easy. Tylko ja bym się musiała cofnąć po manę, żeby to coś bardziej ugrać. No, ten widzę nawet nie próbuje. Okej. O, jeszcze mi trochę brakuje. Tam widzę, coś próbują. Blue. Okej. A Hekarim widzą coś. Zaczynam myśleć. O, 10-7, przepraszam. O, jakoś. Jakiś postęp jest. Ziggs 12-7. Kalista 6-8, no. Przynajmniej jakaś poprawa. Przynajmniej widać, że się stara. Się mówi, chęci się liczą, co nie?
Chociaż w sumie chęciami gry nie wygramy. Dziękuję. Co ten Hekarim? A, pomóżcie tu, bo sama też nie za wiele tutaj zrobię. To ja sobie poarduję, żeby nie było. O, Warwick tu coś próbuje. Widzę, my tu też coś. Moi coś kminią. No to pa. Tak jest, tylko. Ładnie, ładnie to wyszło. Tak jest. Nie, zostawmy tego Warwicka, tam LeBlanc jest bardziej chwytny cel, który nie jest przynajmniej tankiem. O, widzę, że tam się coś tworzy. No nie mogą jej niestety dobić. No dobra. Master, no przecież master. Wszelkie split pushing i te inne sprawy. Jakby mi pomogli, a tak. Przecież. No to jest master, tego nie ogarniesz. O tak. No. Także ziomek, nie pozwalaj sobie za dużo. No chciałam ci tylko zastakować to. Naprawdę, nie lubicie mnie. Mam takie wrażenie, że oni mnie chyba nie lubią. No bo ja nie wiem. No bo mam mylne wrażenie. No i pomogę ci, nie będę chamsko. Masz. Teraz to ja się cofnę. Po raz kolejny RB. Jeżeli chodzi o grę, zwłaszcza solową, no to według mnie bardzo ważnym aspektem jest komunikowanie się ze swoim teamem poprzez właśnie czat. Tego ja za każdym razem piszę, na przykład BRB, że zaraz wracam, albo dziękuję, jeżeli ktoś coś zrobi dobrze. I może to jest takie trochę, nie wiem, dziwne albo bezużyteczne, ale według mnie bardzo ważne jest chwalenie swojego teamu, jeżeli coś zrobi dobrze. Na przykład pisanie good job za jakąś tam, nie wiem, first blooda, czy za jakiegokolwiek dobrego pace'a, bo wtedy widzą, że doceniasz ich starania i będą się starać. O cholera, chyba to zepsułam. Chyba trochę tak. Nie przewidziałam. Nie do końca przemyślałam to. No tak. W sumie. Ale Wajt tam robi nam Drake'a. No i widzicie, tak się trochę zagadałam. Zamyśliłam i zepsułam trochę place'a. Ale mamy Drake'a. Już piątego. Do zera. Nie. W sumie mogło być. Nie leś takiego, bo. Wyjdzie co wyjdzie. Tam jeszcze jest LeBlanc. No zaraz tam pójdę. Jak tylko wstanę. Wracając do tematu, bardzo denerwuje mnie flamiący team na przykład, że flamią cię za to, że popełnisz jakiś jeden głupi błąd, na przykład z nieuwagi, tak jak ja w tym momencie na przykład. I to zaraz pewnie byłoby Nautilus, Nobie, coś tam, ale ja się tym osobiście nie przejmuję. Chociaż bardzo mnie to denerwuje i często, no nie powiem, też się zdarza, że jestem flamerką. Lubię sobie powyzywać na nich. Na swój team i w ogóle. A ambicje widzę. Tu się ambicje szerzą. Ale no nie do przesady. Tak bez powodu to jest trochę takie. No, świadczy samo o podejściu. I zniechęca bardzo. Na przykład mnie osobiście, nie wiem jak was, pozostałych wszystkich. Ale mnie na przykład to bardzo zniechęca. Dlatego. No, kilka takich właśnie. Kilka ciekawostek z mojego
playsowania, chase'owania i w ogóle. To nie było zbyt dobre. O, shit. Ale ja widzę, że nie powinniśmy się zabrać tak rozdzielać. No, pomóż, pomóż. Konik. Kuń. O, tak. A jak widać, o, właśnie mieliście to tutaj pokazane w tym momencie. Osobiście, jak bardzo Old Jinx był, został znerfiony. Właśnie wczoraj. Wczoraj? Czy przedwczoraj? Chyba przedwczoraj, tak. To było we wtorek. Przedwczoraj. Co mnie bardzo boli, ponieważ jak już co niektórzy wiedzą, większość to jest mój main. Bardzo jestem przywiązana do tej postaci. No i ja osobiście bardzo jako ja ucierpiałam na tym nerfie. Ale no też. Też nie wszystko da się, że tak powiem, przewidzieć. O. No i nie na wszystko. Nie na wszystko musimy się godzić. Nie wszystko nam się musi podobać, nie? A, niektórzy i tak robią swoje. Nieważne. Nie będę się tam w każdym bądź razie na ten temat za bardzo udzielać. No bo to nie ma żadnego znaczenia w tym momencie i bez sensu byłoby taki temat ciągnąć. Jasne. A tu zaraz dam jakieś place'y, chase'y, kampienie na naszego barona, czy coś tego typu. Nie ma tak dobrze? Master, tak, tak właśnie. To jest... To bo jak ja ci tam zaraz przypierdolę, to... To nie polecam, no po prostu nie polecam. Ja się tam przejdę, kurwa, i nie będzie tak fajnie. No. Waj, proszę! No ja mogę, ale ja nie wiem, co z wami, nie? Jak wy się do tego zabierzecie? Ach, cholera. Dobra, w tym momencie to mój mały little fail, że tak powiem. Ale nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, jest wszystko ok, pod kontrolą. No tak, no tak, no tak, no przecież. Dobra, cofajcie się, bo to nie ma sensu. Nie, no waj, proszę cię. O, ładnie, ładnie, to było ładne. Tylko proszę, tam... Troszeczkę... O, tak, tak, tak. Ja mam jeszcze tylko Ulrika drwa, ale... Nie ma co ryzykować, w sumie. O, cholera, cholera, cholera. Próbuję zrobić, co mogło. Próbowałam, co mogłam, ale no, nie wyszło. Był baron i nie ma barona. Waj, proszę cię, liczę. Wierzę w ciebie. Liczę na ciebie, na twoje. Prawie, prawie. O, Hekarim. Może się wykaże jakąś większą ambicją. Ma trochę. Osobiście nie wiem, co bym zrobił, jakby on się jednak tepnął. Bardzo by mnie to zirytowało, ale... Czyżby Hekarim zamierzał rzucić wyzwanie majsterowi? Ciekawe. Majster tam coś próbuje. Dobra, ja jeszcze trochę wyglądam, że tak powiem... Jak wieprz. 3700 HP. No, armorów też. Mamy 307. Za dużo to może i tak nie jest. Ale... Coś tam... Coś tam daje radę. Właśnie Drake. Drake tak bardzo.
W sumie mamy tu 5, ale lepiej, żeby oni mieli, w ogóle nie mieli. Niż oddawać, no bo po co? Po co to komu? Nie ten przycisk. Kurde, kolejny fail. Trochę taka, no, naprawdę, trochę dzisiaj jestem taka, że tak powiem, zakręcona, ale w sumie głównie, jak można było to zrobić. No, ja sam tego nie będę robić, bo no, z moimi autoatakami to też jest bardzo ciekawe. O, koleżanka Jinx. Jeżeli ktoś chce, bardzo proszę, ja ją mogę tutaj na wynos zapakować. Chyba nie ma co stać bezczynnie. Tak jest. Majster, majster. Mówię, będzie ten majster. O, cholera, Hecarim. Ale on ucieknie, to jest w końcu płoniacz. Płoniacz, żeby nie dał rady. Oj, no prawie. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, idziemy na wojnę. O, moja ukochana Gabrysia do mnie pisze. Trzeba jej odpisać. Musimy, bo to jest w końcu moja Gabrysia. Dobra, nie będziesz mi tam uciekał, ziom. Okej, okay. No i jeszcze tego. Help mały. A little. Może uda mi się go złapać. Mam taką nadzieję. Ale chyba nie bardzo. Nie uda się. Oj, Kalista. Ale o, widzę, że coś tam się robi. Ale no. Worf? W sumie tak. Nawet bardzo. Dam radę. Dobra. Ja się wycofam w tym momencie. Sklepałabym sobie w sumie Banshee, żeby tej Leblance zniszczyć combo, jakby co, ale tak na dobrą sprawę też po co ona miałaby mnie fokusować? No, chyba, że jest jakaś anormalna z jakimś skrzywieniem mózgowym, psychicznym, jakimkolwiek, no to wtedy tak. Ja tam nie wnikam w sumie. Ale w sumie to ja mam full build praktycznie, ale zero. Dosłownie, praktycznie zero magikrazów. Rezistów. Sorry, mam tak czasami takie dziwne. Nie potrafię się wysłowić nieraz. Taki mój aspekt kolejny. Ale nieważne. Akurat w tym momencie. Mam nadzieję, że nikt mi nie ma nic za złe. Jest całkiem spoko. Stabilnie widzę. No nie. Tylko szkoda, że nie ten duży. Genialnie, po prostu genialnie. Ej, no pomóż. Bo z moją prędkością ataku, z moimi w ogóle autoatakami, to ty genialnymi wręcz. Z pewnością cokolwiek się udałoby zrobić. No jakiś trap. W sumie tak. To byłby dobry pomysł, jakiegoś trapa zrobić. Ja nie wiem, czy oni pomyślą na tym w ten sposób. Ale w sumie, dobra, jak macie robić coś, robcie to z głową. O. A proszę. Coś zaczyna wychodzić. Ja to ja. To nieważne. Mi tam aż tak nic nie będzie, no chyba, że o właśnie, o, pani LeBlanc.
Ładnie, 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 ładnie. O tak. No i bardzo ładnie to wyszło w tym momencie. Czyżbyśmy to kończyli? Albo jakoś coś chociażby podchodziło pod to, żeby to skończyć? Chyba tak. Chyba coś już będziemy powoli to kończyć. Mam taką nadzieję, że zdążymy. A, pewnie. No, to by było w sumie na tyle jakoś. Chyba, że coś się nagle spartaczyło. Ale nie. Jest ok. No. No, i to by było w sumie na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do usłyszenia w sumie. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, to lepiej nie dawajcie nic. Ale no, to już do waszej sugestii. Do zobaczenia. Jo!